I have a feeling we're not in Borgovia anymore. Something was wrong with the gate. The ink is growing restless. Can you feel it? Is this my cue to say, oh no, we're trapped here for eternity? Not yet. There must be a way out of here. Right. The official Van Helsing motto. Hej, cześć, siema na wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w niesamowite przygody Van Helsinga! Kurde, chciałbym wziąć bramę, żeby się teleportować kurde do miejsca i proszę, bramę przeniosła mnie do jakieś totalnie inne miejsce. Spokój! Tak gibko. I need healing. I don't have any healing potions. Ja właśnie dałem. Zostałem zrobiony w chuja przez krew. I kind of healing. Kurde, się tak fajnie go ominąć, ale niestety nie udało. Some healing potions would be nice. A ten tu skąd? I need healing. Spokojna feromowa, ciekawe. Come on! Jak już ze mnie zabili? Jak nigdy nie możesz, jak miałeś to spokojnie miejsce? Okej, to jest to samo, jakbym normalnie używał podczas tamtej bramy. Spoko. Znaczy może brałem, normalnie bo tam się mogłem. Ja się. O, super. I don't have any healing potions. Ej, what? Czemu się ten... Czy nie było detonacji? Halo! Czemu się nie zdetonowała w ogóle Katarina? Zabili ją i tyle. Co się stało tutaj? Dobra, nie, muszę wrócić do tej aury, kurde, czegoś aury, tej sztuczki, która właśnie aplikuje Katarinę. Także przyzywa jeszcze dwie jej te kłopie, bo to jest wiele lepsze. Ja co nie boję, że te kłopie też wybuchają, ale... Nie te, resztę, ej, co was tu tyle? Więcej was stara nie miała. Ilu ich tu jest? I
super. Ja, który chciałem zwalić z czwórki, a na pierwsza ręce na tak. Pierwsza ręce już nie da. Jezus, jak potrzebuję, kurde, mieć zajebistego lifesteala, to nie ma. Jak na złość, oczywiście. Gdzie w ogóle jesteśmy? Takie moje pytanie. Dali jakiegoś skarbu. Tak, widzę jakiś melonik. Tutaj mamy powrót prawie że na start. Nie żyje? Znowu nie żyje! Super. Produkt się. Restauruj. Tak, sobie tutaj mam podrodzenia za darmo, więc możemy z tego korzystać. Nie wydałem pieniędzy bez sensu. Mogą przydać jeszcze później. Dobra, i zaznaczymy kółeczko teraz. Tutaj wracamy do punktu wyjścia. Prawie. Co? Teraz tutaj w prawo. Głównie to mnie zaprowadzi. Ta muzyczka oczywiście zawsze don't have any healing potions. Okej, mam level. Kolejna też chyba została. Nie wiele. Dobra, zobaczę siebie na szybcie, na szybciutko. Dobra, jak używam tego, to może warto by to jednak mówić. Może jeszcze ulepszyć to. Użyć tego? Na przykład? Przecież nie, bo to jest bardziej zamiennik zamiast tego i szczerze to myślę, żeby to jednak właśnie wymienić na to. Znaczy, jak się dzieje, to tutaj skąd mam taką turystykę, więcej życia, co trzy punkty całe, ale nie, chyba dziękuję. Trzęsienie ziemi, ochroni wszystkich na swojej drodze, z półtorej sekundy i dziesięć, to jest drogi. A, dobra, tylko nie, żeby użyć tych kolejnych, ja muszę te wcześniej wykupić chociaż raz z tego samego. Mocne uderzenie. Pakujmy tutaj. O, tutaj się poszło i co? Plus 5 do krzepy i plus 5 do siły woli. Spoko. Więcej ochrony, więcej ochrony, to turbo mniej życia, bo będzie to słabe. Oczywiście, wszystko. Aha, to zamiast jednego tylko widzę, że to super. Czemu to zawsze do jednego tylko porównuję, ja tego nie rozumiem. Też kazango jest to samo, ja potem kupię, bo ja nie wiem, co jest faktycznie lepsze. Też, z naszego życia tutaj. To jest lepsze miejsce, co zostawiłem. To i to i to. Więcej obrażeń. Nie, w ogóle nie obrażeń, więc zamieniamy zamiast tego. Dobra, szybka reorganizacja. Dwie rzeczy mogę jej jeszcze dać. Z tego właśnie ulepszenia szału. Prawdy problem jest niestety tylko taki, że to jest ten szał. Teraz nie ma. Don't have enough mana. Ja to trochę ciekawe. Panie, nie sądziłem, że ta zamknięta jest some healing potions would be nice. Aha, nie użyło mi tego leczenia, tylko że to zginął. Dobra. Słowizna. Not enough space.
not enough space. Albo coś sama zrobię. Słodę. O wow, to jest dziwo lepsze od mojego. Dla mnie i to jest też dla mnie. Że chcę poczekać, aż ono się wygluje. Słuchaj. Trzy. Jeszcze więcej. Dobra, i tutaj mamy wyjście. Chyba. Oh. A dreadful massacre. Who did this? You're looking at it. Behind the rabbit? It is the rabbit. Don't try to be funny. I wouldn't dream of it. What? Pokonaj królika. Co się stało? Halo. I need healing potion. Powiedz mi też, co się stało, bo jest trochę ciekawe, jak on położył wilkołaka. Dobra, nie ma tego. Raz, dwa. Kolejna kościa na relikwia. Rycerza się zabili, super. To się odradza? O, świetnie, zaraz na tej wysyłce. To się mnie bardzo zaskakuje. Nie cofnę do tego, O, skrzydła. I need healing potion. Wiesz, co jest ciekawe, bo ja tak naprawdę, jakbym się dobrze ustawił, to jestem w stanie... wysłać się Katarinę na zakupy, nie? I wtedy właśnie w ten sposób ją uchronić przed uchronieniem. To jest... Wiem, że ryzykowne, ale trochę... Zginąłem? Zginąłem. Na szczęście w tym miejscu. Oj! A i jeszcze... Zacznę mi podobno. Włącza karabin. Wygląda. Co chyba się zapomniał. Ten. A to już jest ten chyba właśnie. Zrobiłem się na zmianę, to jest zmieniamy. To jest również dwuręczny. Szkoda. Będę lubił patrzeć, jak on tak chodzi z dwoma mieczami, nie? Tak będę trochę zajmę na przykład też. Jak mogę chodzić, to chodziłem cały czas tylko z biorąc dwuręczny. Głównie dlatego, że po prostu więcej biła. Tylko tak. Mortitia! Czekajcie, jakie teraz to Mortici. Ramy. W sumie czytać. Jedna godzina Adamsu. Tutaj kryję. Luigi! Kreatury za... Tutaj... Mamy znowu to.
teraz tak, ja się cofnę na początek, zużyję te dwie kosteczki. Dobra, czy mam coś jeszcze tutaj? Nie, no to... Ciekawe, nie mogę jej wysłać. No, intrygujące. Tak, tam sobie już było. Poszedł. Padło jakieś coś. No nic lepszego. Dobra. No, jedyny plus tej sytuacji jest taki, że wyczyszczona jest lokacja, więc... Powrót do tej żaby nie będzie jakiś mega długi. A potem wystarczy chyba jedno kliknięcie, tam znowu dobrze i sam sobie pójdzie nasz Van Helsing. I 200 expa. A jak mogę mieć albo nie mieć, to wolę mieć. Dobra, nie tutaj. Coś mi... Mam jeszcze jakieś te kostki? Mam jeszcze jedną. Dobra, no to zamy, mamy kolejne dwa punkty. Expa. Zobaczymy, się ustawię. Kliknę, on już tam biegnie. Znaczy, przyczyny te punkciki. Myślę, że szczęście to mogę troszeczkę podbić. A sobie wolę przez coś szczęście. Jak to miło? Dobre pytanie. Co to jest za miejsce? To jest naprawdę ciekawe, bo patrzcie, mamy tutaj jakby taki mini biom połączony z dwóch biomów, w których już byliśmy, nie? Co to jest intrygujące, co coś takiego stało? Że właśnie brama nas nie przeniosła bezpośrednio na miejsce, gdzie chciałem, czyli do tego warsztatu, tylko właśnie w to miejsce. Loch w lochu, nie? Znaczy, był czy taki, właśnie do takiego lochu. Nie tam, gdzie bym chciał. Zagubiony w Inkauście. Najwyraźniej podróże przez Inkaust mają czasem nieoczekiwane skutki. Podczas ostatniej podróży zboczyliśmy ze szlaku i trafiliśmy za na miejsce. Musimy się stąd wydostać. No to wydostaliśmy się. Okej, nikt tego widzę nie skomentuje. Czy jest co komentować? Behind every great invention, there is a demolished lab. I might have something for you. Dobra. To już tu jest, no to wszystko oczywiście sprzedajemy. To zostaje. Sprzedaję te dworsze, a dla mnie to... W sumie jest lepsze. Dać sobie. Gorsze. Spoko. This reminds me of my army days. Esencja zmienności i hardbooka z chęcią wezmę. A jak mogę, to bym sobie kupił też kilka tych puteczek. Wyrównania może mniej więcej. O. Dobrze. Też mogą odkupywać w razie czego. Tak dalej. Ale patrzcie, mówiłem, że so many new monsters for my traveling emporium. Patrzcie to teraz. Przecież ja mam teraz tyle tych punktów, że mogę na spokojnie to wyzerować. Dobra, to może tak. Zabierzmy stąd dwa punkty i przydzielmy je tutaj. I dla testu właśnie weźmiemy zamiast tego. Jestem ciekaw, jak to się będzie spisywało. Would you like to earn some money? I've come up with a great... I miss the wind and the sun. I miss freedom. Super, ale niestety jesteś tu trochę z nami uwięziony, więc niestety. Dobra, to jest większa furia. Dobra, to... A tak, to musi być bynajmniej na tym pierwszym poziomie, żebym mógł wykupować dalsze umiejętności. Dobra, niech to zostanie w takim razie sztuczki. To jest niestety jednak takie sobie, więc to stąd pozabierał. I zobaczmy, co jest tutaj. To jest za 3 punkty właśnie. Przyjmujesz postać bezcielesną na krótki okres czasu, podczas którego jesteś niewrażliwy na ciosy, ale nie możesz atakować. Powrót do postaci cielesnej i ranić przeciwników wokół. 100% redukcji obrażeń przez 3 sekundy. Okej. Okay. 36 fizycznych dla przeciwników w promieniu 3 metrów przy powrocie do formy cielesnej. Raz na pół minuty mogę tego użyć. I to może spowolić jeszcze potem. Czy to jest jakieś mega dobre? Znaczy, wiadomo, jest to zawsze szybka ta. Może nie niewidka, tylko po prostu... No to jest taka druga, ostatnia szansa, tylko raz na 30 sekund. Druga szansa, myślę, powinno powiedzieć, więc... Poprawnie, więc czy to jest złe? Tylko
niekoniecznie, ale czy jest mi jakoś mega potrzebne? Też nie do końca. Dobra, tutaj zwiększę obronę. O, tutaj odchodzi. Zamraża czas i tworzy sferę osobistego czasu, wewnątrz której możesz swobodnie działać. Ataki, ruchy, rzucanie zaki powodują zmniejszanie się sfery. Pozostałe akcje, zmiana ekwipunku są darmowe, kiedy sfera się skurczy. Nowy czas wraca do normy. Zatrzymuje czas na 8 sekund. Raz na minutę. Okej, okay. A drugie. Tutaj co jest ulepszenie? Podczas rzucania zaklęcia czas zajmuje zaklęcia ruch zajmuje połowę mniej czasu. To jest mi jakieś mega potrzebne? No tak średnio. Dobra, tutaj... Pracę mamy tak sobie. Tutaj czas trwania zwiększa 10 sekund. To jest dobre. To kosztuje mnie właśnie 2 punkciki. To mi kosztuje 1. Dobra, to tu bym wpakował ten jeden punkcik, znaczy te dwa punkty, żeby te zjawy były potężniejsze. I tutaj na przykład mógłbym coś wyciągnąć, albo właśnie to ulepszyć. No to jest właśnie spoko z tym leczeniem. Tutaj co to jest? Mnożnik obrażeń krytycznych w maksymalnym szale. Możemy to zabrać. Tutaj za każdy punkt twój leczę Katarinę. To jest dalej. Zwiększa szansę na znalezienie złota, tak sobie. Premia do obrażeń, jeśli są w pobliżu przeciwnicy. Plus 5, prezent dystansowy, jeżeli w promieniu wrogu, jeśli w promieniu będę miał wrogów. Aha, no to w sumie, jeśli właśnie nie ma, aniżeli są w pobliżu. Dobra, moc za krew. Zamienia krew przeciwników w czystą energię magiczną, którą możesz czerpać i zresztą plus 2 punkty mamy za trafienie. Ej, to nie jest takie złe. To nie jest takie złe. Zmniejsza się regeneracji sztuczek. Też dobre. Zwiększa zadawane obrażenia, kiedy jest otoczony przez wielu wrogów. 5% obrażeń broni, jeżeli pojrzysz jest przynajmniej 3 przeciwników. Ej, to jest świetne. Odzyskanie sił. Każdy cios przywraca 6 zadanych obrażeń pod postacią punktów życia. Kumuluje się z innymi efektami. Tutaj coś się zjebało, widzę. Procent jakiegoś zdrowia za 2. Ej, to jest dobre. Dobra, to weźmy tak. Jak to wyzeruję, to mam 4. To weźmy sobie tu po jednym. I tu mamy wtedy... Dobra, dajmy sobie to. I to. To mam 1 punkt, więc nic z tym nie zrobię. Znaczy, tu nic nie zrobię, ale mogę to przenieść gdzieś indziej. Na przykład tu. Albo gdzieś dalej. Dobra, tu jest co? Premia pasywna do wszystkich obrażeń żywiołów. Premia procentowa, stała premia do wszystkich odporności. Premia zagłady mnie trochę intryguje. Tutaj też coś się zjebało, widzę. Z wyświetlaniem. Zatruty strzał, śród. Seria 8 strzał pod kątem 50 stopni. Strasznie drogie, ale może być spore obrażenia. Czy ja to mogę wyciągnąć stąd? Nie, czyli jak wpakuję punkt w te upgrade'y, to nie mogę tego wyciągnąć z powrotem. Tu mało. Czyli to muszę uważać, co upgrade'uję. Dobra, to mam ulepszone maksymalnie. Mogę jeszcze bardziej ulepszyć to. W sumie, wykorzystajmy te punkty właśnie w taki sposób. Zobaczymy, jak się te aury będą spisywały. Ale kurde, sam opis mnie naprawdę... Więc dobra, 7000 wydajemy. A patrzcie, tak kurde narzekałem na te pieniądze na początek, ile to kosztuje. A przecież teraz ja mam więcej pieniędzy, niż jestem w stanie wydać tak naprawdę. Dobra, czy ja teraz będę w stanie... użyć portalu do warsztatu? Super. Cyk, i będziemy faktycznie w warsztacie, czy będziemy znowu w tym zagubionym miejscu? Tu, kanały. Aha, i tutaj! Emiter gazu w dzielnicy, kryjówka. Dobra. Czy ja muszę w ogóle do osobnej lokacji przejść, dlatego mi ciągle tak to oznaczało. Dobra. Nie, dzwoni. I am disappointed. Where are my dark and stormy Borgovian nights? And days? Look around.
Machines belching smoke, polluting the sky. No wonder the weather is mad. But that's just silly. No, I think that the scientists stole the lightning from the storms to make the sparkling machines. On second thoughts, that sounds much more scientific. The monsters destroyed everything! Help me! A weź, bo 50 sztuk złota to nic, kiedy ja mam 80 parę tysięcy. Here is 50 gold. Grab a bite. 50 gold? And I still have to wear these rags. Thank you. Oh, thank you. I've heard that you're looking for the machine that generates that poisonous gas. You should visit the square above the river port. Dobra, czyli już mamy miejsce, gdzie ten gaz się znajduje. Czy ten gaz znajduje się... Ta. O, szczurza kość, super. Czyli tak jak sądziłem, właśnie z tych będzie wypadało. Może póki co niestety nie bardzo mam szczęście, jeśli chodzi o faktyczne trupy, z których mogę to zgadnąć. Bo akurat oni niestety, ale nie są oznaczeni. Co jest? Czy mam błyskawicy? Here is 50 gold. Buy some medicine. Are you serious? But that is the oldest trick in the book. Thank you. Oh, thank you. Okay. Wiesz no. Niech tam ma. Ile ja mam teraz golda, sobie aż sam sprawdzę. 80, prawie 5000. To 50. Ile to jest 50 golda dla takiego ziomeczka? To jedno wielkie nic. Tak naprawdę. Spójrzmy. Część maszyny. O, te makety. Walki, bo tego bardzo nie lubię. Dobra, zbierałaś. Idzie do mnie. Reszta może zostać. Gorsze, to także... Też... O! Gorsze jest do niej. Ale... My backpack is full. Slave driver! Next time you go, and I'll do nothing. Dobra, pomyliłem guziki, ale w sumie dobrze poszło. Okej, tylko w 7 życia mniej, więc mogę to dać sobie. Dobra, jeszcze dobra, tutaj będę na szczęście i resztę w zręczność. Jezu, kiedy ja wbiłem ten atut, kurde, nie pamiętam. Na pewno w tym odcinku, nie wiem czy właśnie nie przy tym króliku. Okej, okay, teraz co by sobie tu wziąć? To jest dobre pytanie. Kolejna strona ekwipunku. Szczerze, aż tak bardzo tego nie potrzebuję. Na początku być może, teraz to już kompletnie. Pierwszy atak na każdego wroga ma 5% szansy chyba. Nie. Tutaj dwa poziomy do tego talentu. Podziękuję. Berserker. Przy maksymalnej furii. No nie no, furię staram się zużywać w miarę często, bo to właśnie... Fajnie mi to mi się fajnie kolekcjonuje. Hey, I'm a princess trapped by an evil man. If you free me, oh, it's you. Dobra, szansa i odporność. Więcej od żywiołów. To może być dobre. Skuteczność mikstur, odporność do zatrucia też dobre.
1 mamy za każde trafienie, minus 20% bazowego kosztu. Też dobre. O, Katarinę bym też mógł, kurde, zupgrade'ować. Kurde, mać, no. Jeszcze też podmiany i siłę woli. Dobra, wiecie co? Chyba podbiję Katarinę właśnie. Wydazić coś. Czynności nauki atutu nie można co wywać. Chcesz się nauczyć atutu? Tak. Czemu teraz mnie o to pytało? Nigdy wcześniej tego nie robiły. Teraz specjalnie jeszcze mnie zapytało? Dobra. Większe podatek przeciwnika. Spowalnia każdego trafionego wroga. Większe dupnięcie przy śmierci. Więcej ma zdrowia. Albo uniknięcie poważnych ran i prędkość. Mam 4 punkty łącznie. Tam je kosztuje po jednym. Dobra. Dajmy tak. To kosztuje też jeden. To dajmy jeden tu. Jeden tu. A tu. Możemy dzielić. Te 10 punkcików. Możemy zręczność wpakować w sześciunko. Dobra. Tutaj więcej do furii. No, to by się mogło przydać. Teran. No, może. Nie, no dobra, tak myślałem, że kurde mi zniknął, ale nie, bo się na przykład wcześniej dałem ten buff do obrażeń, do zdrowia. Nie wiem, czy mnie pytało o właśnie ten talent. Ale teraz będę miał co wybierać, bo to są ogólnie spoko talenty. Co teraz wybiera? Będę wybierał, to jest bardzo dobre pytanie. Masz pętania cieni, dobrze przytem? Idę do maturga. Dobra, nie dla mnie. Darko Palarier, jakiego masz gesta dla mnie? Help me, stranger. I'm thirsty. My family needs water. Help us. Sorry, I'm confused, Katarina. Do Borgovians say water instead of food? No, you heard right. With all these factories around Borgova, the soil is polluted. The water is tainted in the rookery and the soldier machines won't let us enter the downtown. And how can I help you? There's a huge water tank in the vicinity, but a group of evil beasts wants to make us pay for the water. That's truly a disgrace. I'll help you. Okay. Menażka ta coś była. Pewnie, że mogę... sorry. Pewnie, że mogę wydać... Czy mogę im dać trochę swojej wody czy coś? No ale po co? Jak to, że ja im bym dał trochę wody, to jest... ...zreszenie praktycznie... ...ja, a nie... No i kurde, patrzcie, te dwie aury na wymianę były naprawdę zajebiste. Tutaj... Ale... Urok czemu? I need you. I don't have any healing potions. Pas, rękawice. Tu jeszcze coś. Esencja kartucha i części maszyny. Karabin trzeba zidentyfikować. No kurde, niestety... jest gorszy. Szkoda. Naprawdę liczyłem, że w końcu uda mi się znaleźć coś fajnego. To jest też gorsze, więc to Katariny. Pójdzie później na sprzedaż. Dobra, i na górze i na dole coś mamy. Gang Budianoi. I need healing potions. To było to tratowanie całe.
intrygujący. Drop expert. Bula jeszcze zrobiłem. I don't have any healing potions. O, ej, o, to ciekawe, zginęła tu, ale ekspresja była tam. Dobre, dobre. Jeden większy przedmiot jeszcze by mi tu mógł dać. O, na przykład rękawice. O. Albo broń. To jest dla mechanika. Szkoda. Czekam aż się zregeneruje i myślę dalej. Ale dodamy jeszcze kolejne dwa punkty. To myślę jedno przeciw. Albo nie, dwa punkty będą w to właśnie. Albo nie, to jeden punkt w to, jeden punkt w to. Tak wiecie, w miarę równoważyć. I'll be back. No i wiem, że wrócisz. Thank you, stranger. You saved my life. Yes, yes. So, what were those creatures? A new batch of creeps from those laboratories? The pale gentlemen. They dabble in arcane arts. One of them, this grand alchemist, is experimenting with liquefied phlogiston. It leaks into the streets and changes people. It's highly flammable. If only you would blow up the vent where it's coming from. How could I say no to blowing things up? But I'll need an explosive device. Okej, okay, kolejny quest. Znajdź materiały wybuchowe. Super. Okej, okay, mamy kolejną, kurde, rozdziałkę, nie? O, dobra, nieważna. Listen to me, stranger. Word on the street is that you are looking for explosives. Is that right? I could help you, if you help me. Here is 100 gold. And a word of advice. Only the truth, please. 100 gold? That's enough. I want my pony. I wouldn't dream of lying to you, sir. There's a rat man in the port. He's called Arkady. A fence dealing in forbidden goods. Okay, czy mamy namiar na typa? Keep up the good work, hunter. Którego możemy kupić właśnie materiały wybuchowe. Albo któremu możemy je zajumać, jeden z dwóch. Wiesz, że kolejkowanie zdolności nie działa może momentalnie czasami. W ogóle nie działają. Jak kolejna brama. My family is sick. Help us. Złotych marek tym razem, ale to po prostu chodzi o złoto, nie? Here you are, 50 gold marks. You should really start gathering an army of beggars. Thank you. Ja tam mogę im dać te pieniądze. Proszę, faktycznie prawie połowa mi się teraz zwróciła tylko z tego, że przeszukałem sobie jeden śmietnik. I don't have any healing potions. No i pyk. Praktycznie lepiej było poczekać chyba, aż ona sama ich rozwali. Eksplozją. To rozumiem ten cały emiter gazu, który mamy zniszczyć. Help me! I've lost everything! Yes, these are grave times. Here, 50 gold. Help me! I've lost my body! I need money! Thank you! Oh, thank you! Ciekawe, czy będzie za to jakiś taki, wiecie, achievement, że każdemu kogo, żebrakowi, którego spotkałem, mu dałem trochę golda, bo mogłem? Nie wiem, czyli to było tylko oznaczenie właśnie tego gangu w Odianoi. Czy można nazwać takie potwory gangiem w ogóle? Większa grupa tylko się zebrała i tyle. Aby dzieci. Thank you, stranger. I'll be forever grateful. You don't have to thank me. I like diversity. I've never fought monsters for water.
And what a glorious battle it was. Van Helsing almost lost his hat. Well, I have a great hat. Proper Bogovian handiwork. Still new. Would you like to have it? Yeah. That's a kind offer, but no. The lady was only joking. Nie będę, kurde, z typa wyzyskiwał, nie? Sam gość ledwo co ma, jeszcze będę od niego brał więcej. Czysta woda, pana wielkoro z garynek wodiana zajęła jedyność do czystej wody w jednej dzielnicy piloty. Muszę odbić tutaj zawsze wodę. No i się udało. I trzy punkty zdolności wpadły. Niestety jest od punktu umiejętności, który te są trochę bardziej, no ale... lepszy ryc niż nic, jak to mówią. 50 minut prawie nagrania. Chociaż w sumie jak wytę tę podróż przez nie tą dzielnicę, którą powinienem chodzić, no to może to jest... Dobra. Części 3. Później tego nie otworzę. Tutaj mogę iść. Pytanie tylko teraz po co? O, proszę! Arkadia to jest taki... Kurwa. Come on! Co mnie ostrzeliwało właśnie? Odwróć się. A, no oczywiście! No cóż by innego? Ja pierdolę. Jedyne gówno, które może tak strzelać. Kolejna szczurza kość. Kierniczków. Dobra. I need new clothes. Help me. Here, take this. 50 gold. Yes, I need new clothes too. And shoes, and a nice hat. Thank you. Oh, thank you. Kurde, ta Katarina teraz czepiarska trochę, nie? Przez to właśnie, że tak dajemy hajsiwo. Ale umówmy się, no oni potrzebują go trochę bardziej, co nie, Katarino? A new customer in this bleak. Times. A sight for sore eyes, really. Come on. You deal in forbidden goods. Business must be thriving. Take me, for example. I need an explosive device. I might just have what you need. I won't ask why you want it. And you pay me 1,200 gold. Fine. I'll take it. Do you need anything? Just ask me. Tutaj proszę, lepsze. Poproszę. Tak, reszta. O, proszę, wreszcie lepszy karabin. Tutaj plecak nie dla mnie i reszta gorsza, więc sprzedajemy. Tutaj nie jest, nie ma czego sprzedawać, tutaj tym bardziej nie ma za co to sprzedać. Bomba Arkadiego. Podejrzane, dość zużyte, acz wciąż sprawne urządzenie wybuchowe. Wygląda na idealne do wysadzenia wypływu. Kość, potrzebujemy jeszcze dwóch, żeby zakończyć zadanie. Kotek. Okej, okay. Co się kryje tutaj? Dobra, cyk, cyk. Dobra, i co jest tutaj? Stare tunele! Okej, okay. Czyli to jest to właśnie, żeby oczyścić tunele. Tu nie prowadzi ten questik. Okej, okay, tu mogę cofnąć się do czegoś. Tego ziomkom powiedzieć o tym... Oh no, you must kill the Grand Alchemist! A nie, to muszę ustalić. Zabij mrocznego alchemika. Judging by the law, we blew up your outflow. Pięknie. Buty, miecz, zbroja, miotacz. Tak,
Miotarz jest nie dla mnie, więc zamieniamy. Miedź jest gorszy, butki gorsze i tutaj więcej zdrowia, czy mniej zdrowia, więcej ochrony. You did it! Now I know why you seemed so familiar. You must be Van Helsing. Don't even mention his fearless ghost companion. She simply hates fame and fortune. You must be confusing me with my father, but of course I'm here to help. In that case, you won't mind hunting down the other beast too, will you? We saw some other creatures prowling the streets. I'll deal with them. That's why I'm here. Okay. Zabij włóczące się po ulicach wybryki natury. Okej, są chyba oznaczone. Wynik czynny alchemik należący do badań dżentelmenów przeprowadza eksperymenty z ciepłym flogistonem z ewolucjonalnymi szczęściami. Może go wybawić, by się zaczął wystarczyć. Okej, no udało się. Dostaliśmy kapelusik, jest gorszy. Dobra, tym się zajmiemy oczywiście w kolejnym odcinku, zanim przejdziemy do tych tuneli. A tu jest ten cały emiter gazu, jakiego minęło? Dobra, nieważne. Na razie. Cofnę się do kryjówki. Sprzedamy jeszcze parę fantów, które są nam zbędne. Ah, time to teach him a lesson. Czyli de facto wszystko, co jest na wyposażeniu Katariny. No i co? W kolejnym materiale powrócimy sobie do dzielnicy biedaków, gdzie zajmiemy się właśnie tymi potworkami. Zniszczymy też ten emiter. No i spróbujemy oczyścić tamte tunele. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych niesamowitych przygodach Van Helsinga. Cześć!